Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie, z tej strony T-Volt i witam was w Q&A. Q&A, który zapowiadam chyba od jakiegoś półtorej miesiąca, aczkolwiek zebrałem się do nagrania tego w tej chwili. Aczkolwiek myślę, że nie będziecie zawiedzeni, ponieważ gościem, powiedzmy, tego Q&A będzie Zosia, która będzie moim lektorem pytań. Daj znak życia. Oh, wow. Dzisiejsze pytania będą trochę inaczej, będą pojawiały się wam na ekranie w postaci screenshotów. Będzie widać także nick osoby, która je zadała, więc jeżeli pytanie było durne, to zobaczcie wszyscy, kto je zadał. Oraz będą odczytywane właśnie przez Zosię, a dopiero ja będę na nie odpowiadał. A więc rozpocznijmy od pierwszego pytania. Czy zmieniasz głos komputerowo? Ja rozumiem, że ja mogę mieć wspaniały głos. Ja rozumiem, że mogę mieć głos, który nie brzmi naturalnie, ponieważ jest po prostu zbyt dobry, ale... O ile czasami mój głos kiedyś zwykłem odszumiać oraz w okresie czerwca zeszłego roku dodawałem do niego tak zwany efekt broadcast w Adobe Audition, to nie, mój głos zawsze jest taki, jaki jest, oryginalny i niezmieniony. Czasami tam vlogi, jakiś mały remastering i tak dalej, ale bardziej to głównie podgłaśnianie. Czy pokażesz swojego tatę lub mamę, o których często wspominasz w filmach? Ani moja mama, ani mój tata nie mają specjalnej chęci pokazywać się w moich filmach, dlatego też szczerze mówiąc wątpię, żeby kiedykolwiek się to stało, chyba że prędzej mój tata, który, że tak powiem, ma bardzo specyficzne poczucie humoru i kiedyś mogłoby mu się zawidzieć. Kiedyś mówiłem, że będę kręcił jakiegoś shorta, to on stwierdził, że on będzie jakimś losowym statystą, który przejdzie sobie na przykład w tle i będzie się gapił w kamerę jakoś przerażająco, tak więc... Nie, wątpię, nie będę robił filmików typu patrzcie, to ona! I tak dalej, i tak dalej. Jaki masz samochód? Ja osobiście nie mam samochodu, mam prawo jazdy, nie mam samochodu, a jeżeli już jakimś samochodem jeżdżę, to jest to samochód mojej mamy, który był, można było widać na jakichś moich filmach typu właśnie chociażby drugie spotkanie tarczowników. Tam było krótkie ujęcie z samochodu, kiedy jadę z Huntą. Jest to Smart, ale jest to Smart większy, Smart 4-4, który notabene jeździ się bardzo, bardzo miło. Jest to, wiem tyle, że diesel, ale pojemności silnika nie znam, bo nie mam zielonego pojęcia o samochodach. Pokażesz swoją dziewczynę Zosię. Zosia, chcesz się pokazać w filmach? Nie. Myślę, że zgadza się na eksponowanie swojej nóżki albo rączki, aczkolwiek też ewentualnie głos w seriach takich jak Kangurek Kao, ale raczej... Mogę raczej... pokazać kawałek ucha. O, kawałek ucha, dokładnie. To też być może kiedyś nastąpi. Czy kiedyś miałeś styczność z narkotykami itd.? Mamo, przepraszam. Miałem tylko i wyłącznie styczność w moim życiu z marihuaną i to raz, ale z niczym tak naprawdę większym i groźniejszym, tylko i wyłącznie, wiecie, słyszeć, nie wiem, w mediach i tak dalej. Osobistej styczności nigdy nie miałem, nie planuję mieć i szczerze po tym wszystkim, co się słyszy o uzależnieniach i tak dalej, szczerze odradzam i to jest coś, co szczerze... Wszystko, ciągle mówię szczerze, coś jest nie tak ze mną. Odpychało mnie tak naprawdę od jakiegokolwiek myślenia o jakichś tak zwanych chyba grubych narkotykach, tak to się nazywa, ciężkie, grube narkotyki. No, tak więc tak było. W której części Krakowa mieszkasz? Nie powiem wam. Da. Kiedy unboxing pokoju i domu, a to głupie. Unboxing pokoju już był, a unboxingu domu nie będzie, ponieważ nie czuję wam potrzeby pokazywania całego mojego domu, ponieważ z jednej strony... No po co? Bo to od razu by było, że o, chwalisz się domem, tutaj hajs z YouTube'a, kupił sobie dom, 6 milionów złotych i tak dalej. Pokazałem wam mój pokój, pokazałem wam miejsce, w którym nagrywam filmy i w którym tak de facto żyję i to wam musi niestety wystarczyć. Ewentualnie, jeżeli jakieś grubsze zmiany się pojawią, to wam to wszystko pofilmuję. Czy zarabiasz pieniądze na starych kontach? Otóż... To jest pytanie, które naprawdę chciałbym, żeby wszyscy, którzy je non-stop zadają, żeby zobaczyli ten film i byli sobie w stanie dać spokój na zawsze. Na starych kontach nie zarabiam ani grosza. Wiąże się to z tym, czemu się w ogóle z tych kont wyniosłem, szczerze mówiąc, ponieważ został mi tam zablokowany AdSense. Kiedy AdSense jest zablokowany, niemożliwe jest zarabianie na filmach w jakikolwiek sposób. To znaczy, na pierwszym koncie mam około 300 tysięcy obejrzeń, a na drugim koncie około 900 tysięcy obejrzeń codziennie, znaczy miesięcznie na filmach, które sobie po prostu są, nie mogę ich zmonetyzować, ani nie mogę na nich zarabiać, notabene, znaczy ergo na nich nie zarabiam i siedzą sobie tam tak po prostu jako takie moje małe archiwum. Czy twojej dziewczynie przeszkadza, że dużo przeklinasz w swoich filmach? Zakładam, że je ogląda.
I czy powstrzymujesz się z tym przy niej? ogólnie mam w sobie taką jakąś przyzwoitość, powiedzmy, wewnętrzną i nie staram się rzucać kurwami co drugie słowo, kiedy znajduję się w towarzystwie właśnie Zosi. W filmach używam tego tak naprawdę jako element humorystyczny, akcent humorystyczny. Nie jest to robione na przykład przez moją rodzinę, która też moje filmy zna. Nie wiem, jak Zosia się do tego odnosisz. Jesteś z Krakowa. Nie, jesteś z Kryky. Jestem z Kryky. Kryky. To jeśli się interesujesz piłką nożną, to kogo wolisz? Wisłę Kraków? Czy Krakowią? Kraków. Jak mówiłem, w ogóle zajebiste oświetlenie. Tylko i wyłącznie prawą stronę twarzy mam oświetloną, ale wymaga od tego moje okno, bo muszę sobie dopiero sprawdzić jakieś oświetlenie lepsze. Typu lampy and shit, parasole, rozumiesz. No, poza tym właśnie jest już popołudnie ostre. Mówiłem to już poprzednio, ale tak jak też wspomniałem, to jest Q&A dla ludzi, którzy poprzednich Q&A nie widzieli, ale nie jestem kibicem. No, ja Zosia wiem, że ty zaraz wyjmiesz maczetę i mnie potniesz, ale spokojnie, daj mi skończyć. Nie jestem kibicem, nie kibicuję ani Wiśle Kraków, ani Krakowi Kraków. Nie wdaję się tak naprawdę. Byłem raz w życiu na meczu chyba Wisły Kraków z Legią Warszawa. To był jakiś tam w ogóle mecz śmieszny, ale kompletnie nie jara mnie ta atmosfera, która tam występuje, nie jara mnie ten cały klimat meczu, ani kibicostwa, dlatego też czasami, nie wiem, obejrzę mecz tenisa czy siatkówki, trochę tam jest emocji, ekscytacji, ale tak poza tym to kompletnie się nie interesuje piłką nożną, a tym bardziej krakowskimi klubami. Czy jesteś ateistą? Pytam z ciekawości. I tak będę cię oglądał. I tak będę cię oglądał. Jestem ateistą, tak, i to jest chyba... To jest odpowiedź na twoje pytanie. Okej, dziękuję. Fajnie, cudownie. Kontynuujmy. Skąd masz psa? Ha! Co? Aha, Tamina. Psa mam ze schroniska. Mój Brutus jest psem, który został chyba porzucony, coś takiego. Po prostu parę szczeniąt zostało znalezione chyba albo oddane do schroniska. I pamiętam też, że moi rodzice właśnie mówią, że kiedy poszli do schroniska i patrzyli właśnie na te pieski wszystkie, to Brutus jako jedyny tak naprawdę podbiegał do tej klatki i tak szarpał tymi pazurami tą siatkę. I strasznie był nadaktywny i na nich skakał i takie... sympatię wobec nich okazywał, tak więc postanowili go wziąć ze schroniska. Zdaję sobie teraz sprawę, w schronisku się nie płaci tak naprawdę za branie psa, nie? To jest darmowe. Nie, no bo oni są wdzięczni w sumie za to, że weźmiesz. Oni muszą płacić za to, że otrzymujesz psa w schronisku. No, dokładnie. I, ale możesz też jakiś datek dać, nie? Można datki, opodatkowanie. Właśnie. I moi rodzice zrobili mnie czuję w chuja, ponieważ kiedy wzięli Brutusa, miałem, to był okres poświąteczny czy coś takiego, miałem też dostać Game Boya, takiego lepszego. I oni powiedzieli, że dostaję psa, a wszystko co mieli wydać na Game Boya dali jako datek na schronisko. Nie wierzę im i teraz dopiero zdaję sobie sprawę z tego, że mnie zrobili w bambuko. Ale i tak cieszę się, że miałem Brutusa zamiast Game Boya, ponieważ Brutus jest bardzo przyjemnym i kochanym przez całą rodzinę, tak samo. Zosia, lubisz Brutusa? Lubię. No właśnie, Brutusa się nie da po prostu nie lubić, jest zajebistym psem, ale tak zajebiście nienawidzi listonoszy, że zajebałby na miejscu. Czy nie uważasz, że palenie papierosów i picie alkoholu w wieku 12-15 lat jest żałosne? Małe knypki, które chcą się najebać lub coś w tym stylu. Przeklinam. No. dokładnie. Jeżeli chodzi o palenie czy picie, to osobiście sam jakiekolwiek picie alkoholu... Boże, kiedy ja wypiłem pierwsze piwo moje? W liceum? Pierwsze liceum, dokładnie. Pierwsze liceum to miałem wtedy ile lat? 16? No 15-16 lat. Na przełomie 15-16 roku wypiłem chyba pierwsze piwo. I potem tak naprawdę zdarzało się to bardzo, bardzo okazyjnie. Co ładnych parę miesięcy. Tak naprawdę nie chodziłem też na żadne jakieś imprezy, chlać, ani nic takiego. A pierwszy w ogóle jakiś większy alkohol to było pomiędzy 16 a 17 urodzinami, na pierwszej 18, na jaką poszedłem. Tak więc jeżeli chodzi o moją styczność z alkoholem, to się zaczęło właśnie na pewno nie w wieku 12-13 lat. Tak samo jeżeli chodzi o... 12-15. 12-15? No to załapujesz się. Kurwa. Nie. Zrobię zadanie z matematyki i idziemy się najebać, chłopaki. Palenie papierosów to chyba... Kiedy to było? Palisz fajki, palisz fajek. Nie, nie palę fajek i brzydzę się palenie fajek, ale wypaliłem w życiu chyba dwa papierosy w
przeciągu 2 dni, parę lat temu i tak bardzo mnie to po prostu obrzydziło i osyfiło, że od tamtej pory papierosa nie tknąłem nigdy. Tak więc osobiście całe takie podejście, o bądźmy kurwa fajni, palmy papierosy, pijmy alkohol, nawalmy się co tydzień, a potem będziemy, nie wiem, test szóstoklasisty pisać, to jest dla mnie żałosne i no i tyle. Jak tam Grzędowicz, jego książka? Grzędowicz i książka Grzędowicza ma się bardzo dobrze, aczkolwiek mimo iż czytam ją od kwietnia, tak naprawdę bardzo rzadko się udaje mi do niej dobrać, to przeczytałem jej mniej więcej tyle, ile widzicie na tej zakładce tutaj. Czyli ze wszystkich, ile to ma stron? Ze wszystkich 530 stron jestem w tej chwili na 239. A to jest dopiero pierwszy tom. A to jest dopiero pierwszy z 4 tomów. Ale coś czuję, że jak z Zosią będziemy mieszkać, to ona mnie po prostu zmusi do przeczytania tego. Bo według niej to jest chyba to nie jest twoja ulubiona seria? No dokładnie, dlatego coś czuję, że jak ja sam tego nie przeczytam, to po prostu Zosia mi opowie, o czym są te wszystkie 4 tomy. Jak zresztą było z Grą o Tron, z którą dzięki niej jestem teraz praktycznie na bieżąco książek, a nie tyle co serialu. Tak więc spokojnie, Grzędowicz progresuje do przodu i w końcu się zakończy. Jaki masz stosunek do gier strategicznych? Będziesz nagrywał nadchodzące gry? O Jezu. Jak Rom Total War, Powiem wam tak, ja jestem za głupi na gry strategiczne. Ja nie jestem wielkim fanem gier strategicznych. Co dopiero takich gier jak Heroesy tak naprawdę, bo one mnie trochę nudzą. Chyba że jest atmosfera taka, że siedzi nie wiem, 5 luda czy 6 luda w sojuszach. Wszyscy przy jednym komputerze klikają i pykają. To jest ciekawie, można gadać ze sobą i tak dalej. Ale jeżeli nie wiem, miałbym nagrywać gry strategiczne i taki cały odcinek, no dobra, to ten szwadron, nie wiem, łuczników przeniesiemy w tamto miejsce, żeby potem zaatakować ich z tamtego miejsca. Jakoś... Ale Heroesy tak nie działają. Nie no, Heroesy tak nie działają, ale wiem, że to nie grasz. Mówię tutaj, grałem kiedyś Heroesy, cicho kobieto. Nie lubię Heroesów, bo mnie klepią w Heroesów. Nawet ty byś mnie sklepała w Heroesy. Tym bardziej. A tam jest co? Tam jest Rome Total War i Company of Heroes 2. Company of Heroes 2 się pojawi, będę z Kupsonem nagrywał multiplayer, ponieważ Company of Heroes 1 grałem i nawet mi się podobało. Dlatego też 2 rozważam, ale właśnie nie w single playerze, tylko że w multiplayerze, żebym miał jakąś, wiecie, podstawę do obgadywania gameplayu razem z Kupsonem. A Rome Total War 2 kusi mnie ze względu na to, że to będzie nowość. I mimo iż to będzie strategia, to być może jednak sięgnę po tą grę, żeby chociaż wam ją zaprezentować, jak to wszystko wygląda, a nuż się wciągnę.